Idea piękna ujawnia się dla Was w kolejnej materii mistrza – wiklinie. Rzeczy posiadające ład, właściwą miarę i dobrą formę powodują, że patrzymy na nie z uznaniem i upodobaniem. Przyjrzymy się materii wikliny, podziwiając jej wdzięk i subtelność w projektach mebli Sploty Eweliny Lekkiej. Dotkniemy purystycznego warsztatu twórczego dłońmi rzemieślnika Grzegorza Gortata. Przybliżymy techniki plecionkarskie i innowacje w zastosowaniu materiału narzędziami poznawczymi ekspertów. Zapraszam. Wiklina jako materiał. Co ją cechuje? To bardzo stary, prastary materiał. To materiał pochodzenia od drewna. Wiklina to taki materiał, który spełnia, ma dwie cechy. Musi być to jednoroczny przyrost wierzby i musi mieć co najmniej 50 cm długości, żeby można było mówić, że jest to wiklina. Tylko trzeba pomyśleć też o tym, że jest to dalej wierzba i żeby uogólnić po prostu cały ten materiał, no to myślimy o wierzbie. Niezwykła zdolność do wyginania się pod wpływem wilgotności. Pod wpływem tej wilgotności, im ta wilgotność jest większa, tym ten materiał jest bardziej giętki, daje wyginać się w dowolne formy. Natomiast jeżeli ta wilgotność się obniży, już będzie suchy, bardzo mocno się utwardza. Do tego stopnia, że w zasadzie już jeżeli chcemy zmienić kształt, formę tego, co osiągnęliśmy, ulega destrukcji. To taka właściwości takie techniczne, natomiast jest bardzo estetyczne. Jeżeli jest to wiklina taka pochodząca z plantacji, materiał połyskuje. Te odmiany tej wierzby dają trochę różne możliwości techniczne i takie estetyczne. Może być to wierzba, która ma bardzo jasny, biały, satynowy kolor. Może być też poddawana obróbce technologicznej i wtedy uzyskuje się czerwony, czarny, bądź też inne dodatkowe kolory. No teraz ostatnimi czasy bardzo taki modny kolor to kolor biały. Biały, który uzyskuje się poprzez barwienie i wierzba tutaj idealnie nadaje się do takiego barwienia z uwagi na to, że te możliwości nabierania wilgotności i jej oddawania łatwo się po prostu poddaje zmianom kolorystyki. No to takie zewnętrzne. Druga sprawa, no materiał drewniany, to jest z drewno bardzo ciepły w dotyku, mający taką strukturę, która wręcz nawet zachęca do tego, żeby to dotykać, żeby się z tym obcować. To jeden z najstarszych materiałów, który używał człowiek w ogóle i wykorzystywał do wykonywania wyrobów dla siebie do domu w gospodarstwie domowym i wydaje się, że no taki cudowny materiał, tak, który jest możliwy do wykorzystania przez każdego z nas właśnie w domu. Tak, i to przez to, że ten materiał daje takie możliwości do wykorzystywania, no, był bardzo szeroko stosowany. To stosowano go już naprawdę bardzo dawno. I nawet wcześniej, niżeli była ceramika wyplatana. Pierwsze wyroby, jakie się pojawiły, ceramiki tej wypalanej, no to miały strukturę plecionki na zewnątrz. No i to jest materiał, który daje możliwości bardzo szerokiego zastosowania z uwagi na to, że można to stosować zarówno jak i w wyplataniu, jak i w architekturze krajobrazu. Nawet stosuje się też w medycynie. Tutaj jeśli chodzi o takie wyroby plecione, no to może to być zarówno jak i fotel do wyposażenia wnętrzu, koszyk na codzienne zakupy. W architekturze krajobrazu jest używane do formowania, kształtowania różnego rodzaju form rzeźb, nawet za pomocą techniki splotów plecionkarskich. Bardzo szerokie ma zastosowanie. I w takim zastosowaniu też od starożytności był wykorzystywany. No właśnie o to chciałam spytać, bo mówicie o tym, że wiklina to materiał prastary, stosowany już w starożytności, a kiedy możemy mówić o początkach projektowania, designu z użyciem wikliny? Ja myślę, że tak można by było takie daty podać, że
początek szkolnictwa takiego zawodowego w obszarze plecionkarstwa, nie zawężając go, to początek designu. To gdzieś tak powiedzmy, że końcówka XIX wieku to początek designu. Ja nie mówię o tych okresach wcześniejszych, ale ja bym tak przykładał to do tych dat, gdzie można było przypisywać, że w szkolnictwie były kierunki kształcenia stricte zawodowego, ale tam wówczas pojawiały się też takie motywy, że można było też tworzyć nowe wzory i jako wzornictwo, design, trendy, można było nimi potem w jakiś sposób rozwijać tą część tego szkolnictwa zawodowego i tworzyć nowe wzory. Przy czym Wojtek myśli o wzornictwie takim użytkowym, tak? Czyli nie wiem dokładnie o czym pani myśli, ale jakby to, co było wprowadzane do produkcji właśnie w XIX wieku, bo tyle możemy się cofnąć, tyle wiemy, tak? Mamy zdokumentowany ten XIX wiek dość dobrze i możemy ocenić, prawda, co wówczas produkowano, jakie wyroby były. Natomiast takie wyroby designerskie, czyli stojące nieco wyżej ponad standardową, dużą, masową produkcją, to rzeczywiście chyba początek wieku, ale to też możemy powiedzieć tylko dlatego, że po prostu wiemy ze źródeł, że wtedy one się pojawiały. Czy pojawiały się wcześniej? No tego zdokumentowane nie mamy, tak? Czyli są to, jeśli chodzi o Polskę, to jest kilku takich artystów czołowych, którzy jednocześnie byli wnętrzarzami, meblarzami, tak? To jest Trojanowski, Bruzdowicz, to jest potem Wojciech Jastrzębowski, no i dalej po wojnie Wołkowski, no i współcześni, którzy się tym zajmują. Chociaż warto zwrócić taką szczególną uwagę i poświęcić ten moment, że Wołkowski rzeczywiście miał najwięcej takich prac, które można uznać, że były to wszystkie jego prace, były designerskie. Tak? To są jego twórczość i jego prace wszystkie można kwalifikować. I to naprawdę zbiór tego jest duży, więc Wołkowski na pewno i jego cała twórczość to wszystkie wyroby, gdzie okres tego rozkwitu designu jest wysoki. Zaczynał przed wojną, przepraszam jeszcze, bo uzupełnię po prostu dla słuchaczy. Zaczynał przed wojną i niestety tych wyrobów nie znamy, ponieważ on miał mieszkanie na krakowskim przedmieściu i ono słonęło w 1944 roku. Wiadomo, że było wypełnione po prostu szczelnie po sufit jego pracami. On sprzedawał je u Kazimierza Pruszkowskiego w sklepie, te wyroby. Natomiast nie wiemy, na ile były to wyroby drewniane, wyplatane, a na inne rzeczywiście samonośne konstrukcje wiklinowe. Te zaś po wojnie, które powstawały, można powiedzieć, że używały wikliny, prawda? Jako materiału, tak? A mniej wikliny, która była tworzywem plecionkarskim. To są takie rozróżnienia, że wiklina jako materiał, jako ta masa do wytwarzania, służyła wielu różnym artystom, natomiast tutaj Wołkowski wykorzystywał częściowo wikliny do splatania dalej materiału. Mm-hmm. Do splatania materiału, bo one nie były plecione w sposób taki, tak jak my myślimy o tym, że tak jak wyplatane są koszyki proste na zakupy, tylko było to łączenie materiałów kija wiklinowego z taśmą wiklinową. To jest wikliny. Jedna z jego prac. Tak, to jest patera. Natomiast do dzisiaj są designerzy, którzy w ogóle nie używają splotów ani technik plecionkarskich do tego, żeby tworzyć designerskie rzeczy, ale wiklina jest im niezbędna do tego i sami też otwarcie o tym mówią, że jako materiał jest tak ciepły, tak wartościowy i tak łatwy do wykorzystywania. Być może my też nie myślimy o tym takim jako plecionkarze, że w jaki sposób to wykorzystywać, ale designerom, artystom jest to niezbędne i tutaj takim dobrym przykładem będzie Paweł Gruner, który wykorzystuje materiał, otwarcie o tym mówił, że dla niego materiał jest bardziej potrzebny, niżeli same sploty i techniki plecionkarskie. A ja mam pytanie dotyczące mebli wiklinowych.
Zastanawiam się, jak to jest, że one wszędzie w Europie są podobne do siebie. Czy to się wiązało z jakimiś takimi praktykami dwudziestowiecznymi, jeżeli chodzi o kopiowanie wzorów? Nie, tak, właśnie. To nawet nie dwudziestowiecznymi, a dziewiętnastowiecznymi, to wiemy na pewno. Ale i wcześniej to robiono, bo te wierzby, o których Wojtek mówił, nie, jakby, no wiadomo, że rosły na terenie Polski od dawien dawna, tak? Bo znamy już z czasów starożytnych, że były wykorzystywane w znaleziskach archeologicznych. Potem były wykorzystywane i w średniowieczu, i później. Natomiast w XIX wieku na tyle upowszechniło się dzięki odnowie rzemiosł, właściwie zapoczątkowanej przez ruch Arts and Crafts, robienie mebli wiklinowych w całej Europie, tak ogólnie rzecz mówiąc, że no, te wzory były przenoszone. Ja sądzę też, że chodziło o handel, tak, że jednak ważne było dla producentów to, żeby sprzedawać te wyroby. I no nie zawsze pewnie w ich zasobach mieli mistrza, który mógł podpowiedzieć, jak ten wyrób ma dobrze wyglądać, żeby się dobrze sprzedawał, żeby był wygodny też. I rzeczywiście z Anglii, z Niemiec, z Francji kopiowaliśmy. Działo się to w jedną i w drugą stronę. To było... No, takie wykorzystywanie wzorów bez żadnych ograniczeń i praw. Ja tylko mogę dodać jeszcze to, że tutaj rzeczywiście wzornictwo, można się dopatrzyć elementów czasami wziętych z jednego fotela, który występuje w Anglii, zastosowanego do polskiego. Łączenie, miksowanie tymi różnymi elementami, bo to daje się zrobić. Fakt jest faktem, że nie trudno, patrząc na wzory, doszukać się inspiracji z niektórych mebli, które są w Anglii, które są gdzieś na Węgrzech, w Niemczech. Jedyna rzecz, tylko ta jest, co je rozróżnia, to możliwości, jakie mieli plecionkarze pod względem materiału. I tutaj znowu wiklina, taka, która rośnie na terenie Anglii i taka, która rosła na terenie Polski, determinowała możliwości kształtowania tej formy. Czyli jeżeli na przykład będzie bardzo grube pręty, które rosną gdzieś tam w Anglii, albo na przykład bardzo cienkie i odwrotnie, bo to zastosowanie tych materiałów determinowało powstawanie pewnych form. Ale tak czy inaczej, no nie trudno się też tutaj domyśleć, że właśnie też chodzi o handel. Jeżeli jakiś wzór będzie bardziej pożądany, to taki będzie tworzony. Tylko trzeba było wykorzystywać go w ten sposób, w jaki daje materiał. To materiał tak naprawdę pozwala na stworzenie czegoś, a nie do końca trendy na rynku. W XX wieku wiklina była szeroko stosowana. Czy możecie podać jakieś przykłady wykorzystywania jej właśnie w tym okresie? To tak, tą popularność uzyskała właśnie dzięki rozwojowi szkolnictwa. Znaczy, mówimy głównie o Polsce, prawda, bo na tym się dobrze znamy, ale oczywiście jakby mamy wiedzę też o krajach ościennych. Była szeroko wykorzystywana, wprowadzona do rozległej produkcji. W Polsce działało dziesiątki spółek koszykarskich, naprawdę adresowniki, księgi adresowe są, no, pełne dosłownie adresów, gdzie w każdym mieście produkowano masę wiklinowych wyrobów, nie tylko tych podstawowych, czyli koszyków, wykorzystywanych dosłownie do wszystkiego, do cebuli, do chleba, do przenoszenia butelek, ale także tych, no, powiedzmy, bardziej wyjątkowych, czyli mebli i tak dalej. To upowszechnienie wikliny, na to upowszechnienie wikliny wpływało także koszt wyprodukowania tych wyrobów, powszechnie rosnąca nad brzegami rzek, dostępna dość tania, nawet na plantacjach, prawda, to jednak pozyskiwanie jej nie było takie drogie. Dodatkowo sprowadzona Amerykanka, która dawała lepsze możliwości w pleceniu. I trzeba powiedzieć też, że szczególnie w okresie, kiedy skończył już się taki boom edukacyjny po 1900 roku, odnowiono używanie wikliny w okresie dwudziestolecia międzywojennym. Tak powszechnie, że staliśmy się pierwszą potęgą na świecie, która eksportowała wyroby wiklinowe na cały świat, nawet do Ameryki, która sama była potęgą w tym zakresie.
Tak, ale to się, o czym wcześniej mówiłem, że materiał daje możliwości. I końcówka XIX wieku to sprowadzenie do Polski wikliny amerykanki. I ona poprzez to, że trafiła do tworzenia plantacji, bardzo dobrze zauważone w owym czasie, że będzie to materiał, który w przyszłości może dawać więcej możliwości, niżeli te, które pozyskuje się ze środowiska naturalnego. I faktycznie tak się stało, dlatego że materiał, który spełnia wszystkie możliwe estetyczne takie kryteria, daje się technologicznie, przemysłowo przerabiać, wytwarza bardzo dużą ilość tego materiału. Mamy ten materiał, mamy już swoje wzornictwo, mamy wytworzoną kadrę poprzez to szkolnictwo i mamy ten materiał, który daje nam możliwość produkowania. I to przez to połączenie tych wszystkich czynników zbiegło się w czasie. No i rzeczywiście staliśmy się w krótkim czasie potęgą. A jeszcze warto może powiedzieć, jak przyjechała do nas Amerykanka. Amerykanka, jakby wywożenie z Ameryki, Amerykanki było zakazane. Ten konkretnej odmiany, bo już zdawano sobie sprawę z tego, jak ona jest doskonałym materiałem. I polscy emigranci przywieźli po prostu je jakby w formie koszyków wyplecionych. Witki, które były żywe, podlewano w czasie jazdy, podróży statkiem. I w ten sposób jakby przypłynęła właśnie do Polski. To jest sprytne, ale też wymagało dużo zabiegów wokół tego, dlaczego ta Amerykanka była aż tak ważna dla polskich emigrantów. Dla polskich emigrantów oni się dopatrzyli, dlatego że pojechali akurat tam plecionkarze. Głównie to chodzi o Ernsta Hoda z Trzciela. I on jako Koło Nowego Tomyśla, tak. On był plecionkarzem. No, jeżeli ktoś obserwuje, że jest materiał, który daje jako jeden możliwości zastosowania szersze, niżeli jedna odmiana, z których czasami trzeba korzystać z dwóch, trzech w Polsce, żeby można było robić podobne rzeczy. A akurat był boom na wyroby wiklinowe. Tak, bo to już akurat się zaczęło się wszystko to zaczynać. Więc było embargo na wywożenie żywego materiału. Ale jak wywieźć żywy materiał? Tylko można go było wywieźć w formie gotowego wyrobu. No ale tam już nikt nie sprawdzał, czy jest on żywy, czy już prawie uschnięty, czy absolutnie wyschnięty. Jest to wyrób. Więc plecionkarz też dopatrzył takie możliwości, że będzie można potem przepłynąć z tym do Polski, pociąć na kawałki i posadzić. I rzeczywiście wierzba poprzez to, że tak łatwo daje ją się zakładać na plantację, no, ma takie szerokie zastosowanie. A próbowano z różnymi wtedy materiałami, bo tutaj w Trzcielu, prawda, sprowadzono tą Amerykankę. Kilka było ośrodków w Polsce takich, które słynęły wówczas jakby z plecionkarstwa. Tutaj właśnie jest Nowy Tomyśl, Rudnik, Warszawa, Kraków, prawda, które szerzej wykorzystywały wiklinę. Potem zaczęto poszukiwać oprócz wikliny, także sprowadzać inne materiały plecionkarskie do Polski, na ówczesne tereny polskie, tak, bo przecież Polska była pod zaborami. I szukano pewnych możliwości też w Rotangu. Tak, i tutaj pojawiało się też sporo, to już taki... Można by było powiedzieć, że nawet się wytworzył jakiś taki, powiedzmy, trend w meblarstwie, gdzie używano właśnie rotangu do wyplatania. Były meble plecione z wikliny i jakby równolegle były plecione te z rotangu. Nie jestem w stanie tylko rozróżnić, do jakiego klienta, czy dla tych sfer bogatszych były dedykowane te z rotangu, czy od jakichś wyjątkowych form, nie wiem, cechujące się wyjątkową jakąś estetyką, te plecione też z wikliny. Natomiast patrząc przez pryzmat tego, gdzie one się jeszcze do dzisiaj znajdują i gdzie były pokazywane, no to raczej chyba w tych rezydencjach były te z rotangu. Ale też warto tutaj zwrócić uwagę, Wojtek akurat podjął bardzo taki ciekawy trop, ponieważ intelektualiści, ludzie, którzy
pobudzali społeczeństwo do ruchów takich, które miały przyczynić się do bogacenia bezrolnych ludzi, którzy nie mieli możliwości zarobkowania, sami pokazywali, że korzystają właśnie z tych mebli wiklinowych. Mhm. Natomiast ludzie w miastach, którzy poszukiwali luksusowych wyrobów. Egzotyki. Egzotyki, właśnie, dokładnie. I tutaj to pani pytała o wzory i jeden z takich zakładów, który był naprawdę wybitny na rynku polskim, to była Wanda Kronkowska tutaj z Warszawy od nas. I kiedy badaliśmy jej wyroby, one właśnie były z rotangu zrobione, one zresztą się szczycili tym, że pierwsi do Polski sprowadzili rotang, to taka żyłka prawie obła, pięknie wyglądająca, dość delikatna, ale trwała i mocna. Produkowali te wyroby, nie mówiąc nikomu, że sprowadzili po prostu wzory z Anglii. Myśmy dopiero po latach, porównując, bo też warto powiedzieć, że to nie jest aż takie proste, żeby wyłowić te wzory, z których skorzystano, bo przecież meble się nie zachowały, nie zawsze zachowały się w ogóle jakieś informacje o tym, jakie te wyroby były produkowane w danych firmach. To często jest przypadek, na przykład anons prasowy. I wtedy okazuje się nagle, że wyroby, które uznajemy za te najbardziej wzorowe, profesjonalne, designerskie, nie, właśnie zostały skopiowane. Ale Kronkowska miała kilka takich wyrobów, rzeczywiście zrobionych tylko dla niej, dla zakładu, przy czym one nie trafiły do żadnej produkcji, a były wykorzystywane na scenie teatru. Teatr służył do upowszechniania mody na pewne sprzęty. Skoro wiklina była tak popularna i zaliczyła, można powiedzieć, boom na początku XX wieku, co się stało z nią pod koniec tego stulecia? Bo ja odnoszę wrażenie, że w pewnym sensie zaczęła być kojarzona z jakimiś takimi mniej ciekawymi formami i ludową twórczością. Jest część twórczości ludowej, z której wyroby plecionkarskie się wywodzą. I one tam funkcjonują, dlatego że one spełniały pewne funkcje. Wydaje mi się, że ludzie zaczęli poszukiwać czegoś nowego. Pojawiało się dużo różnych alternatywnych wyrobów z innych materiałów. I być może, że to był taki moment, kiedy to rzeczywiście zachłysnęliśmy się jakimiś nowymi, niekoniecznie dobrymi wyrobami, i zostały one po części pogubione. Fakt jest faktem, że lata 70., 80. to jeszcze gdzieś końcówka takiego dobrego kształcenia zawodowego w plecionkarstwie. Pozostali jeszcze ci projektanci po prostu przedwojenni. Tak, dokładnie. Znaczy nie projektanci, tylko rzemieślnicy przedwojenni. I oni jeszcze mogli wytworzyć takie wzory, które mogłyby spełniać oczekiwania klientów. A z racji tego, że już powoli ten schyłek tego kształcenia na takim wysokim poziomie zaczynał się po prostu coraz to bardziej rozszerzać i postępować, więc już potem nie było za bardzo z czego i zaczęło się ciągłe powtarzanie tych samych wyrobów. Nie było po prostu nowości. Nie było nowości i dlatego też one zostały tak w cudzysłowie pogubione po drodze. No i teraz z powrotem zaczyna się poszukiwanie przez młode osoby jakiegoś wzornictwa takich wzorów, takich wyrobów, które się identyfikują z polskimi rzemieślnikami, z polskimi wyrobami, z wikliną, z tymi materiałami naturalnymi. I rzeczywiście z powrotem zaczyna, też buduje się świadomość taka ludzka, że no niekoniecznie coś, co jest nienaturalne, musi być fajne, chociaż może, nie wiem, użytkowo być bardziej łatwo, takie bardziej praktyczne. Natomiast tak, no rzeczywiście teraz zaczyna się taki okres, kiedy to na to się zwraca uwagę. No bo... Ale ten okres lat 70., 80., końcówka spowodowała, że kształcenie zaczęło się chylić ku upadkowi takiemu i związało się to z tym, że nie było tych nowych wzorów. Tak, no i też trzeba zwrócić przecież uwagę na to, no też to jest oczywiste, prawda, ale wiklina jest biodegradowalna, jest ekologicznym materiałem. Co więcej, sprzyja dalszej produkcji, bo przez to, że jest szybko ulega zniszczeniu, daje możliwość kolejnym rzeszom projektantów i rzemieślników tworzenia nowych wyrobów. Tak? Czyli dla rynku obecnego powiedziałabym, że jest fenomenalnym materiałem. Prastarym, a jednocześnie bardzo nowoczesnym.
i był od zawsze, towarzyszył człowiekowi. I same wiklina, bo ona spełniała różne funkcje. I zarówno od tego, że była wykorzystywana w takim obejściu domowym, to kryto nią dachy albo używano do krycia dachów jako elementy łącznikowe. Towarzyszyła wszędzie. Dzisiaj na przykład wchodzimy do bardzo dobrej piekarni i są też tam wyroby plecionkarskie, na których wykładane są ciastka na przykład. Nie? No to... Tak, one doskonale oddychają, prawda? Nie zaparzają się po upieczeniu. Bo estetyka, właściwości te estetyczne i walory techniczne dają takie możliwości i zastosowanie, że no dzisiaj to jest, to będzie. Wracając do tego kryzysu, o którym przed chwilą mówiliśmy, zastanawiam się, czy możemy upatrywać przyczyn technologicznych, czy raczej estetycznych. Czemu wiklina została wyparta pod koniec XX wieku z przemysłu? Wydaje mi się, że to takie... Czym to było spowodowane? Nie do końca mam pewność, bo nie analizowałem, ale mogę na podstawie tych obserwacji, które gdzieś tam wcześniej już zrobiłem, to wydaje mi się, że takie czynniki ekonomiczne. Dlatego, że bardzo dużo pojawiło się różnych alternatywnych wyrobów. Różnego pochodzenia. Różnego. Z całego świata. Globalizacja po prostu spowodowała to, że mamy dostęp do wszelkiego rodzaju wyrobów plecionkarskich z całego świata. I każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I niekoniecznie w Polsce rzemieślnicy, plecionkarze, ludzie zajmujący się wikliną mogli się przebić przez rynek na tyle silnie, żeby można było mówić o tym, że jesteśmy jakimś wyjątkowym potentatem. Ale teraz to młode pokolenie, które w pewnym sensie szuka tożsamości w tym wielkim globalnym świecie, z powrotem zaczyna skłaniać się ku tym takim wzorom rodzimym. To się zgadza. I pytanie pierwsze osoby, która się interesuje wyrobem, który chciałaby posiadać, to są dwa pytania. Czy na pewno materiał jest pochodzenia polskiego i przez kogo został wykonany? I gdzie? I gdzie? To też, bo to są te trzy rzeczy tak naprawdę identyfikują. Fakt jest faktem, że po pewnym czasie ludzie już poprzez zużycie tego, bo te plecionki są bardzo mocno, intensywnie użytkowane, więc może już ta pamięć o tym, kto to stworzył, może zaniknąć. Ale tak czy inaczej te skojarzenia, że był to wyrób polski, spełniał oczekiwania, długo służył, powoduje to, że poszukiwanie kolejnego rodzi kolejne pytanie. Czy uda nam się znaleźć ten sam, taki sam, albo spełniający te same oczekiwania, czy to będzie też wyrób polski, z polskiego materiału, bo to tego dzisiaj młode pokolenie poszukuje. Ale też przez to, że młodzież zaczyna być lepiej wyedukowana dzięki warsztatom plecionkarskim, oprócz tego, że sięga do tradycji, bo ją po prostu, bo na początku odtwarza te tradycje, ma też bardzo dobre zaplecze, często sięgają po wiklinę artyści czy też studenci szkół artystycznych i podnoszą ten poziom plecionkarstwa na wyższy poziom. Szukają różnych alternatywnych tematów, tak, które mogą obrobić w wiklinie. Tutaj wspominałam o rzeźbach, wspominaliśmy o rzeźbach do parków, ale to nie są tylko rzeźby przestrzenne, ale także zwierzęta, czy też właśnie wyroby dla zwierząt. Co to znaczy wyroby dla zwierząt? Znaczy myślę o tym, że no, wiklina jest wspaniałym miejscem do tego, aby zrobić dom dla kota, aby zrobić miejsce do noclegowania dla psa. Jest naturalna, jakby no, wygodna także, jeśli się ją odpowiednio zaopatrzy w jakąś poduszkę. Bo też warto powiedzieć o tym, że mebli wiklinowych nigdy nie wykorzystywano od tak po prostu do siedzenia. Nie tylko dlatego, żeby nie niszczyć wikliny, bo to też jest ważne, ale także dlatego, żeby nie niszczyć sobie odzienia, bo jednak wiklina połamana mogła spowodować jego rozerwanie. Także tak samo dla zwierząt też trzeba poduszki. Ale warto też zwrócić uwagę, że zwierzęta bardzo lubią w domu przebywać, szczególnie koty, w wyrobach plecionych. A co teraz jest w trendzie, jeżeli chodzi o materiał wikliny?
Teraz idzie taki trend z Europy Zachodniej, on już jest bardzo dobrze tam rozwinięty, to używanie materiałów naturalnych, miejscowych w połączeniu z wikliną. I powstają monumentalnie duże formy do architektury krajobrazu. Wykorzystywane są do placów zabaw, są to zwierzęta, rzeźby, postacie, różnego rodzaju infrastruktura, tak jak chociażby nawet dla dzieci, gdzie dzieci mogą się w tym chować. To jest teraz trend, używanie wikliny w ogrodzie w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Kształtowanie, dodawanie akcentów, powstawanie nawet żywych form z wikliny, dlatego że ona się łatwo daje kształtować i to jest teraz trend. Równolegle oczywiście nie pomijając tych trendów, które są, ale ten trend widać najszybciej i najsilniej się teraz rozwija. A to się bierze też z tego, że artyści, architekci krajobrazu, budowlańcy zaczynają stosować ten materiał bardzo szeroko. No i to się zaczyna bardzo mocno rozwijać i przede wszystkim to się bardzo się tym ludziom podoba. I pozytywnie jest odbierany. Jeżeli na przykład będą to zwierzęta, takie chociaż ostatni plener, który się odbył tutaj w najbliżej Warszawy w Otwocku, rzesza dzieci jest zafascynowana zwierzątkami z wikliny. Bez względu na to, jak duże by one nie były, jak małe, to po prostu ich to najbardziej cieszy. Ten trend się najszybciej teraz rozwija. Tak, on jakby wiklina uatrakcyjnia też otoczenie, ale w takim dobrym znaczeniu. To znaczy dzięki tym naturalnym właściwościom, jakby takim zlewaniu się wręcz z krajobrazem, tak, nie jest jakimś takim dominującym akcentem. I no, dzięki właśnie takim możliwościom tworzenia, budowania rzeźb, tutaj jak Wojtek wspomniał, ze zwierzyńca bielińskiego, tak, to pozwoliła nam właśnie w parku w Otwocku Wielkim, który tak naprawdę dla dorosłych jest fantastyczny, bo jest parkiem barokowym, a z pięknym, zachowanym układem gwiaździstym alei. Dla dzieci jest martwy. Widać, że dzieci się tam naprawdę prawdziwie nudziły, a teraz wiklinowe zwierzęta pozwalają im jakby dla nich na stworzenie takiego spaceru edukacyjnego. Zwierzęta obłaskawiają, wieszają się na wilku, który wyje do księżyca, próbują usiąść na wiklinowym ślimaku. Także naprawdę widać, że może ona bardzo dobrze służyć właśnie głównie. Ja myślę, że takie formy poprzez to, że stosują to wykwalifikowani znawcy tematu, bardzo mocno ożywiają. Bardzo ożywiają krajobraz. Druga sprawa, że materiał jest znany, tylko do tej pory miejsce zastosowania do tej pory jest, nie było tak odkryte. Więc rzeczywiście ludzie przychodzą, dzieci głaszczą jeża. Materiał przyciąga po prostu uwagę i te formy, które tam się pojawiają, rzeczywiście fascynują ludzi. A zwróciłeś też uwagę na bardzo ważny jeszcze aspekt tego, co próbowaliśmy zrobić właśnie w Otwocku Wielkim. A to też jest pobudzenie do nowej aktywności ludzi zawodowo wyplatających, ale wyplatanie zwierząt to jest kolejny etap jakby kształcenia zawodowego. To nie jest wcale proste, chociaż wydaje się banalne, prawda? I można się uśmiechnąć przy tym. To jednak trzeba mieć bardzo dużo umiejętności i opanowanie techniki i tworzywa, żeby w ogóle te zwierzęta zrobić. Mnie ta rozmowa przede wszystkim uświadomiła to, że wiklina jako materiał jest takim przedłużeniem natury. I przez to, że tej natury możemy doświadczyć w kontakcie z wikliną, tak bardzo nam się ona podoba i dlatego tak chętnie stosujemy ją w domach i w ogrodzie i wszędzie, gdzie tylko możemy. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy.